dotyczący darmowej komunikacji w mieście Zielona Góra. Jak ponad 2 lata temu informowaliśmy Państwa, że będziemy przedstawiać sukcesywnie projekty uchwał, które mają być tak naprawdę zupełnie inną koncepcją, innym obrazem tego, jak powinno naszym kraju funkcjonować miasto. Jeszcze raz sobie uświadomić, że Zielona Góra to nie są ludzie, to są mieszkańcy. I tak jak już Radek powiedział, po uchwale dotyczącej projektu uchwał, przypominam, ponad rok temu przedstawialiśmy projekt dotyczący gminalnych pieców. Musieliśmy rok czekać, zanim Rada się pochyliła nad tym tematem i w końcu mamy dofinansowanie wymiany. Tak? Przypominam, że przygotowaliśmy projekt dotyczący przystąpienia do opracowania studiów dla Zielonej Góry, żeby rozwiązać problemy, które co rusz wynikają z tytułu zagospodarowania przestrzeni. Przedstawiliśmy projekt dotyczący in vitro. To jest kolejny teraz projekt z tego cyklu Zielona Góra to ludzie, dotyczący bezpłatnej komunikacji. Dlaczego bezpłatna komunikacja? Dlatego, że to nie jest fanaberia, to nie jest populizm.